Chcemy wejść w ten nowy rok liturgiczny, który Kościół Polski zaproponował jako zatrzymanie się na tajemnicy Eucharystii, jako czas pewnej refleksji, zatrzymania się i zrozumienia tego, czym jest Eucharystia dla nas, jakie miejsce powinna zająć w naszym miejscu. I moi drodzy, jako wspólnota już jezuitów, o takiej katechezie, o takich spotkaniach myśleliśmy wcześniej, bo wydaje się, że to jest ważne. Dlatego zaczynamy z pewnym entuzjazmem, myślę, i radością, mając nadzieję, że będziemy mogli chociaż w części przybliżyć Eucharystię sobie i każdemu z was. To pierwsze spotkanie jest poprzedzone przepiękną Ewangelią. Ewangelia, która mówi o fundamencie, na którym człowiek powinien zbudować swój dom, swoje życie. Nawołuje do tego, by budować to, co trwałe i odporne. Budować na Chrystusie. Budować na umacnianej wierze. Taka budowa wymaga pracy i wysiłku. Dotyczy to zarówno rzeczy materialnych, jak i tych niewidzialnych, duchowych. I zaczynając tą drogę, warto też mieć tego świadomość. Jest taka książka wydana parę lat temu, chociaż bardziej dla kapłanów, która nosi taki kontrowersyjny tytuł: Jak chodzić na mszę świętą, aby nie stracić wiary? Myślę, że jest to pytanie, które sobie czasem niektórzy stawiają. Ale my chcielibyśmy postawić to pytanie inaczej. Jak chodzić, jak uczestniczyć we mszy świętej, by ona umacniała naszą wiarę, by dawała nam siłę. Jan Paweł II, święty, często mówił, że msza święta to największy, najwspanialszy dar, który człowiek otrzymał od Boga i na którym powinien budować życie. Dar ten człowiek powinien przyjmować przez uczestnictwo, przeżywanie go, bo to jest siła i tego uczy nas cudownie historia chrześcijaństwa. W tych dniach poprzedzających ten rozpoczynający się rok duszpasterski, ale też i teraz można spotkać różne artykuły jakieś na temat Eucharystii. Często przywołuje się historię, czym była i jest Eucharystia dla uczniów Chrystusa. Mnie zawsze zachwyca taka historia z 304 roku, z okresu prześladowań chrześcijan, kiedy grupa uczniów Pana Jezusa z Afryki Północnej została zaskoczona podczas sprawowania mszy świętej w jednym domu i aresztowana. Prokonsul rzymski zapytał ich, dlaczego to uczynili, wiedząc, że jest to absolutnie zabronione, wiedząc, że grozi to karą śmierci. I odpowiedź tych prostych chrześcijan była niesamowita. Bez niedzieli nie możemy żyć. Eucharystia jest naszą nadzieją. Chrześcijaństwo, jak mówią, nie może żyć, gdyby nie mogło sprawować Eucharystii. I to doświadczamy także i w naszej polskiej historii. Kiedy czyta się wspomnienia wywiezionych na Syberię czy
do obozów koncentracyjnych. Kiedy czekali, marzyli o Eucharystii. Jest takie wspomnienie jednego z jezuitów wileńskich, którzy zostali aresztowani w 1942 roku. I ten wspominający to jezuita mówi: najjaśniejszym punktem tej naszej więziennej doli była zakonspirowana msza święta, kiedy strażniczka przemyciła im odrobinę wina i parę komunikantów. I przeżywa to, jak na więziennym stole, zasłaniając drzwi, żeby nie można było zobaczyć, co robią, postawili malutką szklaneczkę, nakryli ją świętym obrazkiem. Kiedy na talerzyku położyli komunikanty podzielone na ćwiartki, by zachować jak najwięcej, by można było jeszcze kiedyś ją odprawić. I mówi: cóż to było za przeżycie? Nie jestem w stanie, nie potrafię go opisać. Powiem tylko tyle. Dla jednej takiej mszy świętej warto było przeżyć 7 miesięcy w więzieniu. I moi drodzy, takich historii znamy i pewnie nieraz słyszeliśmy. Ci świadkowie wiary zostawili nam mocne świadectwo, że można wyrzec się ziemskiego życia z powodu Ewangelii. A to dlatego, że daje ona życie wieczne, czyniąc uczestnikami zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. To świadectwo pokoleń jest wyzwaniem dla nas dzisiaj, dla wszystkich. I w jakiś sposób domaga się odpowiedzi na pytanie, czym jest msza święta dla mnie dzisiaj. Czy ja potrafiłbym, tak jak oni, tęsknić, przeżywać i ryzykować, aby uczestniczyć w Eucharystii. Papież Franciszek, ale też to jest niesamowite, ostatni papieże często wracają do Eucharystii. Mamy wiele dokumentów Jana Pawła II, Benedykta XVI, papieża Franciszka, jego środowe katechezy o Eucharystii. Dostrzegają, jak to ważne, aby uczestniczyć, jak mówi papież Franciszek, w tej ofierze Krzyża Chrystusa. Ofierze, poprzez którą dokonuje się nasze odkupienie. I moi drodzy, warto zadać sobie pytanie, czy ja o tym pamiętam, czy ta Eucharystia rzeczywiście jest dla mnie czymś tak ważnym. I to, co w jakiś sposób chcielibyśmy w tych najbliższych przez parę miesięcy katechezach zauważyć, to, że Eucharystia to 2 wymiary. My się często zatrzymujemy na tym, co zewnętrzne, na obrzędzie. Oczywiście jest to bardzo ważne, ale ważniejsze jest chyba to, co jest wewnątrz, z czym ja przychodzę. Bo to decyduje o tym, jak ja przeżywam mszę świętą. Msza święta w Kościele na przestrzeni wieków miała różne nazwy. I tych nazw wiele mamy do dzisiaj. Można by, dla kogoś, kto jest daleko od Kościoła, to jest problem, bo myśli, że są różne msze święte. Ale to jest niesamowite, jak te nazwy oddają, czym jest msza święta. I po pierwsze, mówimy dzisiaj często, jest to Eucharystia, dziękczynienie, wspomnienie tego wielkiego dzieła, które Bóg dla nas uczynił i za które my jesteśmy wdzięczni. Ale mówi się też, że msza święta to ofiara Jezusa
święta ofiara. I rzeczywiście, w niej celebrujemy dzieło zbawienia, mękę, śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa, bo to jest najważniejsze. To nie my jesteśmy ważni we mszy świętej, ale Jezus. Eucharystia jest więc na pierwszym miejscu ofiarą, która przynosi nas na Kalwarię, ale też i do Wieczernika. Eucharystia jest też ucztą. Jej można się spotkać z takimi nazwami jak uczta Chrystusowa, uczta Pańska. Jest ucztą, bo Jezus karmi nas swoim ciałem i swoją krwią. Ale jest też, jak mówią niektóre nazwy, Eucharystia zgromadzeniem świętym. I najstarszą nazwę, jaką się używało, biblijną, łamaniem chleba. Bo rzeczywiście jest zgromadzeniem wspólnoty, Kościoła. Zgromadzeniem zawsze przy Chrystusie. To Jego celebrujemy i Jego stawiamy w centrum. Moi drodzy, konstytucja soborowa o Kościele bardzo mocno podkreśla właśnie to, ten wymiar sprawowania ofiary poprzez obrzędy, modlitwę, uczestnictwo. To nie jest jakaś akcja, działanie, ale uczestnictwo w tajemnicy samego Boga. Boga, który pragnie, by wszyscy byli zbawieni, by zbawienie stało się udziałem wszystkich. A więc idąc dalej, można za soborem, za Janem Pawłem II bardzo mocno podkreślić, Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego. Centrum. To nie tak, jak czasem się wydaje, że można coś wyłączyć z reszty. Nie. Eucharystia stanowi centrum całego życia i jest w nie wpisane. Słowa idźcie w pokoju Chrystusa na koniec wypowiedziane liturgii nie oznaczają, że Eucharystia się skończyła. Wielu powie, ona wtedy właściwie się zaczyna, bo zabieram pokój Pana, więc Jego dary do mojego życia. Eucharystia jest więc centrum życia chrześcijanina i wzywa nas do tego, byśmy to przeżywali i pamiętali, byśmy Chrystusa wnosili w nasze życie. Święty Jan Paweł II mówił, że życie nie może być oderwane od Eucharystii. Po wyjściu z Kościoła to ja mam być Eucharystią dla spotkanych. Moje życie ma przyjąć charakter sakramentalny. Zobaczcie, jakie mocne słowa i jednocześnie jaka duża odpowiedzialność każdego z nas. Wspomniałem o tym, że Eucharystia jest centrum. A więc też ważne jest to, co jest wokół niej. Nasze życie przeżywamy w czasie, a więc mamy czas przed i po Eucharystii. Aby dobrze Eucharystię przeżyć, musimy się też do niej dobrze przygotować. Często ktoś mnie pyta, to jest związane ze spóźnianiem się na mszę świętą, kiedy msza święta się rozpoczyna? Niektórzy odcinają modlitwę, liturgię słowa, mówią od Ewangelii, jakieś szukają argumentów. Ale moi drodzy, tak naprawdę to msza święta zaczyna się jeszcze w domu. Zaczyna się tym, czym żyjemy, bo my tak
to wszystko przynosimy do Kościoła. Zaczyna się w domu, kiedy się do tej mszy przygotowujemy. I to chciałbym dzisiaj jako takie zakończenie, ale jednocześnie taki ważny element właśnie podkreślić, to przygotowanie. Idziemy na spotkanie z kimś bardzo ważnym. Z kimś, kogo kochamy. I pomyślcie, jak idziemy na spotkania, jak się przygotowujemy na spotkania z innymi. Ile sił, ile czasu wkładaliście, kiedy udawaliście się na randkę. Jak potrzebny jest czas, przygotowanie, kiedy idzie się na spotkanie z kimś ważnym, z szefem i tak dalej. Myślimy o tym, co będzie. Zobaczcie też, przygotowujemy się zewnętrznie. Zwracamy uwagę na strój. Bo to wszystko ma podkreślić, że jestem, czy ta osoba jest dla mnie bardzo ważna. I to samo jest wtedy, kiedy idę na spotkanie z moim Panem i Bogiem. To przygotowanie, pomyślenie, ale też i świadomość, że nie mogę być tym, na którego On czeka. To ja zawsze chcę być przed Nim. Jak pamiętam moje życie i tak zostało, no bym sobie nie darował, gdybym się ja spóźnił na takie ważne spotkanie. A więc przychodzę szybciej. Mam czas, by spokojnie złapać oddech, by usiąść, by przygotować się do tego spotkania. I moi drodzy, dopiero wtedy możemy mówić o przeżywaniu Eucharystii. O uczestnictwie. Pięknie mówi o tym Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II. Mówi o uczestnictwie pełnym, świadomym i aktywnym. Uczestnictwie, które sprawia, że w pełni przeżywam mszę świętą. Że jednoczę się z Jezusem, z Jego ofiarą. Nawet można powiedzieć więcej, ja w jakiś sposób muszę stać się częścią tej sprawowanej liturgii. Nie mogę stać obok, jak w teatrze, ale jestem częścią tego, co się dokonuje. Od momentu wejścia do świątyni muszę być z całym sercem, umysłem, wolą zaangażowany w Eucharystię. I moi drodzy, to jest możliwe, kiedy będę tą Eucharystię kochał, a żeby kochać, to też trzeba ją rozumieć. Dlatego zachęcam. Staramy się poznawać Eucharystię, mszę świętą. Czy poprzez te propozycje, które będziemy mieli w następnych tygodniach, ale to się sięgajcie do jakiejś dobrej książki. Myślę, że na zakończenie mogę zaproponować przepiękny film, który niektórzy traktują, że jest dla dzieci, ale myślę, że jest dla wszystkich o mszy świętej. Animowany film o największym, najpiękniejszym cudzie Eucharystii. Parę lat temu powstał, można go dostać, można go znaleźć. Zachęcam. Poznawajmy to, co jest naszą siłą, naszą mocą.